Pod względem odżywczym na pewno najbardziej wartościowe będą soki wielowarzywne. To jest mój priorytet. Ja mogę się pochwalić, że w ciągu roku wypijam ponad 60 litrów tych soków, bo po prostu kupuję zgrzewkę, kończy mi się, kupuję następną i tak dalej. Dlaczego one są najzdrowsze? Po prostu dlatego, że generalnie biorąc warzywa, po pierwsze, mają mniej cukru niż owoce, więc gdyby ktoś miał, powiedzmy, skłonności do cukrzycy, to zdecydowanie soki warzywne. To jest pierwszy argument. Drugi argument to jest taki, że w sokach warzywnych jest znacznie więcej potasu niż w sokach owocowych. Poza tym jest dużo więcej także na przykład miedzi, manganu. Z witaminą C jest różnie, ale w każdym bądź razie są, powiedzmy, soki, które są także bogate w witaminę C. Co prawda u nas nie ma soków z jarmużu, który owszem jest w Polsce produkowany w postaci koncentratu, ale eksportowany do Japonii. Natomiast soki warzywne są generalnie biorąc zdrowszymi sokami, szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę sprawę układu sercowo-naczyniowego. Te soki są zdecydowanie polecane. Natomiast oczywiście generalnie biorąc, soki na przykład pomarańczowe są preferowane przez mnóstwo ludzi, bo po prostu są przyzwyczajeni do słodkich soków. Te soki są również bardzo dobre, bo są zasobne na przykład witaminę C, a poza tym w przeciwieństwie do soków klarownych zawierają trochę błonnika, ale to jest nieporównywalnie mniej niż w sokach warzywnych. W sokach warzywnych tego błonnika możemy mieć prawie 2%, a więc to jest sporo. Należy po prostu, jeśli ktoś chciałby się dokładnie interesować jakością soków, to powinien porównać skład tych soków, który jest podany na przykład w tabelach składu produktów żywnościowych z zaleceniami podanymi w takim rozporządzeniu Unii Europejskiej 1169 przez 2011, gdzie podano, jakie są ilości składników zalecane, jeśli chodzi o codzienne spożycie. I wtedy będziemy mieli odpowiedź. I ja takie porównanie swego czasu zrobiłem. To było opublikowane w Przemyśle Fermentacyjnym i Owocowarzywnym. To rzeczywiście soki warzywne zdecydowanie z punktu widzenia zdrowia są lepsze.